szybciej. Trzymać je razem. W rolach głównych. Piętnaście stryczków dla mordercy. W pozostałych rolach. Scenariusz. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Jedziemy.
Biedny Connelly. Powinien był nam zaufać. Okradlibyśmy go, ale nie zamordowali. Spoczywaj w pokoju. Wybacz mu, Boże, bo nie wiedział, co czyni. Pochowamy go? To byłoby nieuprzejme. Nie zapominajmy o wdowie. To na pewno Kassel. Jak Boga kocham. Ile dostaniemy? Po $5. 8. 6 i ani centa więcej. Więc działamy? Pozwól, że ja o tym zadecyduję. Zaczekajcie tu na mnie. Rzekł Pan: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą. Ja wolę Daniego. Po prostu bardziej mi się podoba. Dlatego wybrałam Steve'a. Dorastaj szybko. Jeśli Dani na ciebie zaczeka, wyjdziesz za niego. Liz, kazałam ci nakarmić zwierzęta. Tak, mamo. Oby zaczekał. Streszczaj się, suknia ma być gotowa na jutro. I tak założysz ją tylko raz. Zależy, ilu mężów planuje pochować. Można? Przepraszam za najście, ale słyszałem, że wychodzi panienka za mąż. Przywiozłem mały upominek. Kim pan jest? Nazywam się Clark Bennett. Jestem pani nowym sąsiadem. To panu Bronsonowi sprzedali ranczo. Liczę, że mimo to zostaniemy przyjaciółmi. Miło nam pana poznać. Zwierzęta, Liz. Zapomniałam. Poczeka pan, aż skończę? Oczywiście. Jest pan nowy w tych stronach? Tak. Rancho kupiłem przez agenta. Od dawna chciałem spróbować sił w hodowli. Chętnie przyjmę każdą radę. Mamo, Ann, chodźcie tu. O co chodzi? Tam. Dzień dobry.
Czego chcecie? Schronienia na noc i trochę wody. Jedziemy na farmę Samiego Wooda. Zna go pani? Nie wydaje mi się. Tam jest studnia, a tam stodoła. Panowie pozwolą. Goście weselni? Nie znam ich. Moi przyjaciele przyjeżdżają jutro. Nie przeszkadzają pani obcy na ranczu? Nie boję się. Jadę do miasta, ale na ślub wrócę, o ile jestem zaproszony. O której jest godzinie? 11:00. Zatem do jutra. Moje uszanowanie. Do widzenia, panie Bennett. Gramy o dziewczyny? Uważaj, bo rozkwaszę ci twarz. Bill Mack? Wiesz, po co tu jestem. Chcę odzyskać konie, które Kassel ukradł staremu Connellowi. Mam ich dokładny opis. Nie widziałem Kassela ponad miesiąc. Nie chcę cię zabijać za parę koni. Owszem, był tu. Bernie Rhodes nie zgodził się na cenę Kassela, więc ten go zabił. Teraz on i jego ludzie jadą na ranczo Samiego Wooda i spróbują jemu sprzedać stado. Nikt nie wie, gdzie są konie. Może Kassel zostawił je Frankowi Anderson. A gdzie on jest? Pewnie pije w salonie. Muszę ci zaufać, Howard. Nie zawiedź mnie. Ale idziemy. Wynocha. Niech wyjdzie. Tu jestem, Mac. Rzuć broń. A ty, Howard, za dużo gadasz. Prawie mnie trafiła. Mieliśmy je zostawić. Mamy już dosyć kłopotów. Idź spać. Dave,
Podejdź tu. Kiedyś strzelałaś dużo lepiej. Wystarczy, Liz, nie dokuczaj mamie. Nie ma co się śmiać. Mieszkamy same, a naszą jedyną obroną jest mój Winchester. Chodzę z nim nawet spać. Na twoim miejscu wyszłabym ponownie za mąż. Gdybyś poślubiła pana Beneta, Rancho Bronsonów byłoby w końcu twoje. Proszę. Przepraszam. Nie chciałem przeszkadzać w kolacji. Już skończyłyśmy. Guzik mi się urwał. Przynieś mi igłę. Zjesz coś? Chętnie. Któryś z nich to twój ojciec? Nie, rodzice zmarli, gdy byłem mały. Proszę. Słodki jest. Idźcie spać, ja posprzątam. Uważaj. Przepraszam. Pomogę ci ją wnieść. Piękna jest. Do łóżek albo sprawię wam lanie. Hej, wy tam. Śpicie? Spokojnie. Wyłaź, Castle, albo podpalimy stodołę. To Bill Mack. Wyśledził nas. Co robimy? Wybadam sytuację. Wychodzisz, czy mamy cię wyciągnąć? Czego chcecie? Widziała pani w okolicy kilku jeźdźców? Jeden ma na policzkach blizny. Paru ludzi odpoczywa w stodole. Żaden nie miał blizn, z wyjątkiem tego.
Dlaczegoś nie wyszedł nas przywitać, żebyśmy nie musieli nachodzić tych pięknych dam? Mógł pan uprzedzić, że spodziewa się gości. Wracać do łóżek. Natychmiast. Pan przodem. Opuśćcie broń. Nie chcę na dzień dobry zabijać wam szefa. Czego chcesz? Gdzie konie z rancha Connellego? Sprzedałem je, a pieniądze wydałem. Tak szybko? Komu je sprzedałeś? Frankowi Anderson. Frank Anderson jest już w raju z aniołkami. Zabiliście go? W raju z aniołkami, słuchasz ty mnie? Wdowa po Connellim wynajęła nas, żebyśmy odzyskali konie. Chcecie je z powrotem? Zgadza się. Mam pomysł. Dostałeś już swoją działkę. Odzyskam konie, odbiorę zapłatę i dam ci znać, kiedy znowu możesz je ukraść. Szykuje nam się stabilna praca. Uczciwa propozycja. Zgadzacie się? Mogę ci ufać? Oczywiście. Panie, dziękujemy, że swym blaskiem uświęcasz naszą decyzję. Pomóż nam pracować w zgodzie i strzeż nas od złego. Nie powiedziałeś amen. Nie. To powiedz. Amen. I następnym razem nie zapomnij. Ann? To ja, Steve. Ann? Elizabeth?
Jesteś pewien? Miałbym kłamać? Mordercy są wciąż na ranczu. Dam $100 za truchło każdego z nich. Nie pozwolę na lincz. Trzeba ich osądzić. Najpierw ich powiesimy, potem zajmiemy się sądzeniem. Zamordowali niewinne kobiety. Powiesić ich wszystkich. Jeden z nas je zabił. Który? Wiesz coś o tym, Benny? Nie. To ty, Adam? Zwariowałeś? John? Kpisz sobie? Henry? Zapytaj raz jeszcze, a przetrącę ci kark. Clay? Fred? Potrzeba cudu, żeby któryś z tych wieprzów się przyznał. A może to byłeś ty? Oszaleliście? Musimy uciekać. Jeśli nas tu znajdą, powieszą nas wszystkich. Moi ludzie nie mają z tym nic wspólnego. Dokąd to, idioci? Nie strzelajcie, błagam. Na Boga, nie strzelać! Nie strzelaj, Jim! Oby kule ich nie dosięgły. Rozdzielamy się. Tędy. Nie strzelać. Stop, I tell you.
Pojechali tamtędy. I już ich nie dogonimy. Bez obaw, daleko nie uciekną. Wracają na Rancho Cooka. Odetnijmy im drogę. Pamiętajcie, żeby nie zabijać. Dokąd pojechali? W kierunku St. Anne. Słuchajcie wszyscy. Od teraz my tu dowodzimy. Róbcie, co mówimy, albo... Daruj pan sobie groźby. Nie chcemy, żebyście i nas zamordowali. Co mamy robić? Kim pani jest? Nazywam się Ferguson. Moje uszanowanie. Gdybym i ja poznał tak piękną kobietę, pozostałbym wiernym sługą Bożym, a nie skazał się na wieczne potępienie. Co mamy robić? Niech wszyscy zbiorą się w salonie. Dzieci również. Słyszeliście? Bądźmy posłuszni. Pani Ferguson? Pani zajmie się jedzeniem i amunicją. Poproś. Proszę. Ale nie róbmy z tego zwyczaju. Jadą. Zrozumiała pani?
Stać! Co się stało, Barbaro? Nie zbliżajcie się do miasta, inaczej zabiją nas wszystkich. Mówią, że są niewinni i nie zamierzają odpowiadać za zbrodnie, której nie popełnili. Wolą już rozstrzygnąć to w walce. Jeśli dostaną zapasy, wyjadą za granicę. Jeśli ich zaatakujecie, nie zawahają się spełnić groźby. Chcę z nimi rozmawiać. Radzę nie ryzykować. Będziecie czekać, aż was okradną i zgwałcą wasze kobiety? Wasza sprawa. Ja nie mam żony. Porozmawiam z nimi. Wiedzą, że jako pastor nie zrobię im krzywdy. Jedziemy z panem. Stójcie, głupcy! Nie jedźcie do miasta! Wracamy. Nie strzelać. A któż to wraca do domu? O co chodzi, Clay? Tego nam było trzeba. Teraz każdy ma konia. Czekajcie. Uciekli z żoną pastora i barmanem. Mówili, że wypuszczą ich na granicy, o ile nie ruszycie w pościg. Źle, że ją wzięliśmy. Nie odpuszczą nam, póki jej nie uwolnimy. Jeśli masz się kłócić, lepiej odejdź.
Nie musisz za mną jechać. Powiedz, jaki masz plan. Już mówiłem. Chcę jechać do Meksyku. Nieraz już przekraczałem granicę. Będziemy tam dopiero za 2 dni. Nie szkodzi. Zrobimy to w 2 etapach. Najpierw pojedziemy do Fort Tortuga. Armia porzuciła go 10 lat temu. Teraz mieszkają tam Meksykanie. Nie muszą nikomu płacić za dach nad głową. Pracują dla okolicznych farmerów. Poza tym to moi przyjaciele. Potrafią trzymać język za zębami. Nie zdradzą cię nawet za worek złota. To ustronne miejsce. Nikt tam nie zagląda. Manuel? Miguel? Co słychać? Dobrze cię widzieć, Bill. Zostajesz na długo? Tylko 1 noc. Ręczę za moich ludzi. Benny da wam jedzenie. Dziękujemy. Tu o nie trudno. Ranczerzy kiepsko płacą. Dużo pracy, mało pieniędzy. Manuel? Piękna. To pańska żona? Narzeczona. Odpocznijcie, chłopcy. Ranger. Koń mojego męża. Co zrobiliście z moim Andrew? Koń wrócił do miasta sam. O pani mężu nic nie wiem. Dajcie jej mój pokój. Zajmie się gotowaniem. Przejeżdżali tędy jeźdźcy z wozem? Dawno? Którędy pojechali? Tędy, szlakiem na południe. Ma nas za swoich sługów, ale ja mu jeszcze pokażę. Poczekaj, aż przekroczymy granicę. Gasel? Nasi przyjaciele już jadą? Tak, ale nie prędko tu trafią. Nie przeszkadzaj sobie.
Jakie wieści, Tim? Wysłałem ich na południe. Jednak nas ścigają. Mogą nas dogonić przed granicą. Zmieniamy trasę? Być może. Zjedz coś, porozmawiamy później. Henry? Działaj. Już czas, Juan. Bez obaw. Wszystkim się zajmę. Co tu robicie? Na zewnątrz. Głodząc się, niczego nie wskurasz. Ostre, aż język parzy. Niech przyniosą ci coś innego. Nie trzeba. Lubię meksykańskie jedzenie. Ciekawe, co by powiedział pani mąż, gdyby zobaczył nas razem. Wie, że pojechałam z wami, żebyście mnie nie zamordowali jak Madeleine Cook. Nie mam z tym nic wspólnego. Nigdy nie strzeliłem do kobiety. Proszę tego nie powtarzać, albo stracę cierpliwość. Przekażcie Castle'owi, że następny będzie on. Do widzenia, Bill. I powodzenia. Nie zapomnijcie o nas. A wy nie zapracujcie się na śmierć. Puszczajcie. Nic nie zrobiłem. Próbował niepostrzeżenie wejść. Zapłacisz za to. Tim, Adam, zróbcie zwiad. Gdzie byłeś? Poszedłem się przejść. Jadą tu, czy zaczaili się na drodze? Nie wiem, o czym pan mówi. Gdzie oni są? Nie wiem. Spróbuj sobie przypomnieć. Dość. Ona cię wysłała? Tak. Nie, ona nic nie wie. Są tu. Otaczają nas. Zamknąć bramy. Wszyscy na mury. Nie mogłeś jej zostawić? Wiem, co robię. Kryć się. Juan.
To nie pani wina. Chcę rozmawiać z waszym przywódcą. Nie lękajcie się. Nikogo nie skrzywdzimy. Słowo sługi Bożego powinno wam wystarczyć. Idź. Barbara. Przestańcie nas ścigać. Odwołaj pościg. Słyszał pastor żonę. Zostawcie nas w spokoju, a nikomu nie stanie się krzywda. Prawo jest po naszej stronie. Odpowiecie za zbrodnię. Cofnąć się. Stąd nawet ślepy was trafi. Danny, nie! To nie ma sensu, pastorze. Nie strzelać, oszczędzać amunicję. Trzeba było posłuchać pastora. Ja im pokażę, że nie żartujemy. Dosyć. Musiałeś ją zabierać? Puść ją. Póki nie będziemy bezpieczni, włos jej z głowy nie spadnie. Rozprzęgnijcie konie i dajcie je do reszty. Amunicję zostawcie na wozach. Odjadą? Pewnie rozbiją obóz i zaczekają. Jesteśmy w potrzasku. Każda gęba do wyżywienia skraca nasz czas, a każda chybiona kula to jedna szansa na przeżycie mniej. Może nam się udać. Obyś miał rację. Nie dramatyzujmy, to byli mordercy. Zginęli, bo zawierzyli mojemu słowu. Gdyby nie my, byłby już ojciec martwy. Założę się, że myślimy podobnie. Trzeba działać, inaczej dla pana żony będzie za późno. Wkradnę się do fortu i wezmę ich z zaskoczenia. Nie zorientują się, co ich ugryzło. A jeśli są niewinni? Niewinni?
Czy nasze przekonanie o ich winie jest wystarczającym dowodem? Więc kto jest mordercą? Ktoś jedzie. Parszywi mordercy. Stryczek to będzie dla nich łaska. Zaatakujmy ich i roznieśmy w pył. Nie czekajmy, aż zabiją Barbarę. Dani ma rację. Pastor i szeryf mają ich za niewinnych. Będą ich bronić. Natychmiast ich powstrzymajmy. Chce pastor, żeby pana też zabili? Tam są. Brać ich. Do obozu z nim. Powiesić go. Skądś znam tę twarz. Teraz to bez znaczenia. Nie będzie żadnych linczów, póki ja jestem szeryfem. Steve, zabierz go do więzienia. Ani drgnij. Myślałeś, że nie będą cię ścigać? Popełniłeś już zbyt wiele błędów. Zapłacisz za głupotę. Nie wystarczyło im, że ich zabili. Musieli ich jeszcze powiesić. Nie mają szacunku nawet dla zmarłych.
Jadę doglądnąć ranch'a i zobaczyć, gdzie pochowano Liz, Ann i ich matkę. Zacznijcie zbierać prowiant i amunicję. Spotkamy się później. Lepiej tak, niż tak. Gdzie ja widziałem tę twarz? Czyją twarz? Dave, starczy już im tych ćwiczeń. Dobrze, Clay. Dzień dobry, panie Castle. Dzień dobry, Dave. Tak trzymasz wartę? Bez jedzenia może i dam radę, ale bez snu? Niech ktoś mnie zmieni. Niby kto? Może kumple Billa? Nie, zostaną tam, gdzie są. To daj mi się przespać i nie wariuj tak, bo jeszcze umrzesz. Stójcie! Dokąd idziecie? Kończą się nam zapasy. Nie zagłodzi nas pan na śmierć. Odchodzimy. Powiedz tym pchlarzom, żeby wracali do chat i tam siedzieli. Steve? Nie było go tu. Co pan tu robi? Wydoiłem krowy i dałem im pić. Nikogo innego nie było. Długo pan tu będzie? Dopóki nie skończę. Jeśli Steve się pojawi, niech do nas wraca. Przekażę mu. Proszę go trzymać. Próbuję. Mocniej. Niezwykłe, ile szkody może wyrządzić kawałek ołowiu. Dlaczego strzelił? Czego tam szukał?
Chłopcy, rozładujcie wóz. Długo was nie było. Coście do licha robili? A ty, poza zbijaniem bąków? Gdzie jest Steve? Jeśli go tu nie ma, to zniknął. Szukaliśmy go kilka godzin. Wciąż uważasz, że powinniśmy chronić tych bandytów? Nie zmienię zdania. Twoja sprawa. Nie zdziw się, kiedy zacznę działać sam. Bill. Wasze strzelby. Czego pan chce? Niech pani robi, co mówię, a puszczę panią wolno. Inaczej panią zabiję. Co mam robić? Powie pani swoim przyjaciołom, że pomogłem pani uciec i że to Bill Mack i jego ludzie zamordowali te kobiety, a ja jestem niewinny. To wszystko, Castle? Wyłaź. Zrozumiałbym, gdybyś ją zabił. Jedna gęba mniej do wyżywienia. Ale zdrada? Powinienem cię zastrzelić, ale nie jestem głupi. Póki jesteśmy tu uwięzieni, musimy się wspierać. Ale jak tylko się wydostaniemy, będę na ciebie czekał. Chcesz ją dla siebie. Jesteś chory z miłości. Sprawdźcie zapasy i miejcie ją na oku. Zróbmy listę. Po co? Lepiej zacznijmy jeść konie, zanim one zjedzą nas.
Nie chcę, żeby was zjedli. Uciekajcie. Bill, Benny, Frank. Konie uciekły. Łapać je. Kryć się. David? David! Come on! Clay? Nie bądź zły. Nie chciałem, żeby je zjedli. Nie jestem zły. Mogę zostać z tobą? Możesz zostać ze mną na zawsze. To oni są mordercami. Do diabła z nimi. Co robisz, Clay? Z drogi. Zamknijcie za mną bramę. Wracaj tu. Co robisz, głupcze? Clay! Jeden się poddaje. To nasza zemsta, David. Idę do ciebie. Już wiesz, co to za ludzie? Czekaj na mnie, synu. Po co kopać, skoro nie ma pewności, że odzyskamy ciała? Poprosimy o rozejm, żeby uprzątnąć pole bitwy. Nie dopuszczą cię nawet na krok. Jestem pastorem, to robi różnicę. Benny, coś nie tak?
Zanieśmy go do środka. Po co? Żebyś musiał mnie tu ciągnąć z powrotem? Nie gadaj głupstw. Nie przypuszczałem, że kopię swój własny grób. Jego też zabili? Nie jest mi przykro. Był durniem. Powiesili ich jak resztę. Zanosi się, że wkrótce do nich dołączymy. Chyba masz rację. Przemówię im do rozsądku. Powiem, że odpowie pan przed sądem. Przekonam szeryfa, że jest pan niewinny. To nie wróci moich ludzi z zagrobu, gdzie posłał ich też pani mąż. Nie pomaga pan. Niech pan ucieka. Tu nie jest pan bezpieczny. Nic nowego. Zabiją was wszystkich. Moi ludzie poradzą sobie sami. Jeśli o mnie chodzi, nikt nie będzie za mną płakać. Ja będę. Pani? Tak. Nie mam prawa do uczuć? Jestem istotą z krwi i kości, tak jak pan. Barbaro. Benny opowiadał nam o kobiecie, która dała pewnemu generałowi mnóstwo rozkoszy, a potem odcięła mu głowę. Nie chcę, żeby spotkał mnie podobny los.
Jest pan zły. Pani nienawiść mnie napędza. Muszę być zły. Jakikolwiek koniec by mnie nie czekał. Castle, Bill, Tim, wychodźcie. Fort się pali. Tym razem nas pokonali. Trzeba działać. Zatrzymajmy ogień. Pani tu zostanie. Żwawo, Castle. Czego on szukał? Czego szukał? Tego pan szuka? Czy może tego? Niniejszym potwierdzam otrzymanie $10,000 od Madeleine Cook. Dług zobowiązuje się spłacić w ciągu 3 miesięcy, najpóźniej dzień przed ślubem Ann Cook ze Steve'em Bormanem. Jeśli nie spełnię zobowiązania, dokument ten upoważnia panią Cook do przejęcia całego mojego rancza na poczet długu. Podpisano Danny Boyd. Proszę mi to oddać. Strzelił przez okno. Tak. Widział go pan? Tak, widziałem. Proszę spojrzeć. O nie, ja mam pierwszeństwo. Już 5 lat szukam tego człowieka. W El Paso zamordował mnie żonę i syna, ale obwinił innego człowieka i uniknął stryczka. Gdy zobaczyłem jego list gończy, zacząłem go tropić. Następny krok należy do mnie. Do mnie również. Jak pan sobie życzy. Gdzie Castle? Skąd mam wiedzieć? Rozwalmy wejście.
Może uratujemy dom i stajnię. Uwaga! Bez sensu. Nic nie wskuramy. Hassel? Uciekamy. Nie słyszy pani? Nie dotykaj. Odejdź ode mnie. Jeszcze po ciebie wrócę. Gdzie się chowasz, Bill? Wyjdź i walcz. Ktoś idzie. Nie strzelaj. Nigdy nas nie puszczą. Masz pecha. Może i umrę, ale przed śmiercią przynajmniej się zabawię. Będziesz współpracować, czy mam cię zmusić? Zostaw ją, albo następnym razem trafię. Oszczędzaj kule. Jeszcze ci się przydadzą. Wracaj do przyjaciół. Ja zajmę się Castlem. To żona pastora. Nie strzelaj. Nie spodziewałem się jej. Myślałem, że to twoi przyjaciele. Jesteś ranna? To tylko draśnięcie.
Nie sądziłem, że żyje. Poza tym nie trafiłem jej. Odkąd tu przyjechaliśmy, jedyne co robisz, to zabijasz. Zrobiłbyś to samo. Strzelamy tylko w samoobronie. Stać! Morderca. Zabił Madeleine i jej córki i żonę Clarka. Puśćcie mnie, albo skończycie podobnie. Nie powiesimy go, niech idzie. Zostawmy go w tym forcie. Mają prawo mu się odpłacić. Nie udawaj trupa. Jadą tu. Jeśli nie chcesz zawisnąć, czas wyrównać rachunki. Schodzę. Czekam. Zostawcie mnie. Za tobą. $10,000 od rządu Stanów Zjednoczonych za Bada Lee, martwego lub żywego. Myślałem, że jest w El Paso. Był. Czułem, że gdzieś już go widziałem. Naprawdę nazywał się Lee. Już w wieku 20 lat był mordercą. Szaleniec, jednak raz za razem unikał stryczka. Wyciągnąłem z was tyle ołowiu, że wystarczyłoby dla całego pułku. Dla nas kule są jak balsam. Dzięki, doktorze. Zbieramy się. Pożegnania są czasem bolesne. Szczególnie z szeryfami. Potrzebujecie pieniędzy. Może pan mieć problem z ich odzyskaniem. Nagroda za Bada Lee. Należy się wam. Za domem czekają konie. Jedźcie, nim wróci szeryf. To szaleństwo ich puszczać. Łatwo nie damy się zabić. Powodzenia. Tobie również. Nie zasługuję na to. Pośpiesz się, robię z siebie głupca. Co robimy?
Może ukradniemy konie wdowie po Connolly. Dobra myśl. Fragmenty Ewangelii według świętego Mateusza przytoczono za Biblią Tysiąclecia. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski. Won't take you.